Większość z nas postrzega dzieci jako urocze, niewinne istoty, które są nadzieją na przyszłość nowego pokolenia. Inni widzą w nich ciężar odpowiedzialności i przeszkodę w dążeniu do osobistej wolności. Niezależnie od Twojej perspektywy, na całym świecie zbyt często dzieci cierpią z rąk nadużywających swojej władzy rodziców, prześladowców, pedofilów i gwałcicieli. Możemy próbować ignorować tę prawdę, cenzurować ją lub unikać rozmowy na ten temat, ale nie możemy mieć nadziei na wyleczenie tego nowotworu, który zżera naszą cywilizację, jeśli nie stawimy mu czoła. Choć naszym pierwszym instynktem jest myślenie o dzieciach jako ofiarach, sytuacja staje się jeszcze gorsza, kiedy to one są przestępcami, odpowiedzialnymi za brutalne akty przemocy. Z racji na kontrowersyjny temat, zostaw łapkę w górę i napisz komentarz "zbrodnia", a przypnę Ci serduszko. Film nie jest przeznaczony dla widzów o słabych nerwach. Daniel Petry. W 2007 roku 16-letni Daniel Petry mieszkał w Santa Catarina w Brazylii. Właśnie pożyczył swojemu przyjacielowi, 12-letniemu Gabrielowi Kunowi, 20 tysięcy jednostek waluty w grze Tibia. Czas mijał i obaj żyli w przyjaźni, a Gabriel obiecał, że wkrótce zwróci pieniądze. Rodzina Kunów zganiła Gabriela za zaprzyjaźnienie się z chłopcem, którego postrzegali jako niespokojnego i skłonnego do wybuchów gniewu. Daniel był w rzeczywistości pacjentem psychiatrycznym, który często opuszczał sesje terapeutyczne lub wychodził wcześnie i bez pozwolenia. Kiedy Daniel przyszedł odebrać swoją wcześniejszą pożyczkę, Gabriel albo nie miał, albo odmówił spłaty waluty w grze. W przypływie wściekłości Daniel włamał się do rezydencji Kunów, gdy Gabriel był sam w domu i napastował seksualnie młodszego chłopca. Raporty różnią się co do łańcucha wydarzeń, które ostatecznie doprowadziły do eskalacji konfliktu, ale jeden ze świadków widział, jak Daniel opuszcza dom Kunów cały we krwi. Kiedy matka Gabriela wróciła z pracy, znalazła syna leżącego w kałuży krwi. W raporcie policyjnym stwierdzono, że Gabriel został fizycznie i seksualnie zaatakowany, z poważnymi siniakami na szyi od próby uduszenia kablem, ale ostatecznie przyczyną śmierci była utrata krwi z rozczłonkowanych kończyn. Miejsce zbrodni wskazywało, że Daniel próbował ukryć ciało Gabriela na strychu, ale brakowało mu siły fizycznej potrzebnej do wniesienia chłopca po drabinie, nawet po rozczłonkowaniu. Brazylijski sąd osądził Daniela jako nieletniego i skazał go na 3 lata więzienia i zwolnił go w 2010 roku. Joshua Phillips. Na początku listopada 1998 roku 14-letni Joshua Phillips grał w baseball ze swoją 8-letnią sąsiadką, Maddie Clifton, przed domem Joshui w Jacksonville na Florydzie. Wkrótce potem rodzina Maddie zgłosiła jej zaginięcie, a policja wszczęła śledztwo. Policja podejrzewała, że sąsiad Clifton, Larry Grisham, który był wcześniej oskarżony o napaść seksualną przy 2 wcześniejszych okazjach, mógł mieć coś z tym wspólnego. Nie przeszedł badania wariografem podczas przesłuchania. Jednak Grisham zapewnił alibi, a policja umorzyła sprawę po tym, jak ich śledztwo nie znalazło żadnych dobrych dowodów. Społeczność wolontariuszy kontynuowała poszukiwania Maddie, w tym Joshua Phillips. Rodzina Cliftonów rozdawała ulotki na lokalnych imprezach i oferowała nagrodę w wysokości 100 tysięcy dolarów. Przyciągnęli uwagę America's Most Wanted, który planował wyemitować tę historię. Około tygodnia po zgłoszeniu zaginięcia Melissa Phillips sprzątała pokój Joshui, kiedy odkryła przeciek w łóżku wodnym syna. Oderwała taśmę ukrywającą rozdarcie i odkryła ciało Maddie. Ciało Maddie znaleziono nagie od pasa w dół, ale sekcja zwłok nie wykazała śladów napaści seksualnej. Policja odzyskała kij baseballowy użyty do zabicia Maddie i nóż, który pasował do 11 ran kłutych na jej twarzy i ciele. Joshua został osądzony jako dorosły i skazany za morderstwo pierwszego stopnia w sądzie hrabstwa Polk. Jednak wiek Joshui sprawił, że nie kwalifikował się do stanowej kary śmierci, a zamiast tego skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. 14 lat po morderstwie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł w 2012 roku, że skazywanie dzieci na dożywocie jest niezgodne z konstytucją, a w 2016 roku sąd przyznał apelację o ponowne skazanie Joshui z mocą wsteczną. Lionel Tate.
28 lipca 1999 roku. Kathleen Grosset Tate została powierzoną opieką nad sześciolatką Tiffany Eunick na wieczór. Kathleen zostawiła Tiffany z 12-letnim synem, Lionelem Tatem, którzy obaj oglądali telewizję, a sama poszła na górę, aby na chwilę się zdrzemnąć. Około 45 minut później Lionel obudził Kathleen przerażającym stwierdzeniem: Tiffany nie oddycha. Kathleen pobiegła na dół, aby znaleźć wyniszczone ciało Tiffany, które miało 35 oddzielnych obrażeń, w tym złamane kości, pęknięte organy i roztrzaskaną czaszkę. Lionel powiedział policji, że tylko naśladował ruchy z wrestlingu, które widział w telewizji, i nie zdawał sobie sprawy, że śmiertelnie zranił dziewczynkę, dopóki nie przestała się ruszać. Eksperci zajmujący się przemocą wobec dzieci stanowczo odrzucili wersję Lionela, zeznając w sądzie, że obrażenia, które odniosła Tiffany, były równe upadkowi z trzeciego piętra budynku. W 2001 roku matka Lionela odrzuciła ofertę ugody, która zmniejszyłaby zarzut do morderstwa drugiego stopnia. Taka decyzja oznaczałaby wysłanie Lionela do ośrodka wychowawczego na rok i 10 lat nadzoru kuratorskiego. Zamiast tego sprawa trafiła na rozprawę sądową, a Lionel został skazany za morderstwo pierwszego stopnia. Sędzia Joel Lazarus wymierzył Lionelowi karę dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego, czyniąc go najmłodszym więźniem skazanym na dożywocie. W styczniu 2004 roku sąd apelacyjny uchylił decyzję Lazarusa i pozwolił Lionelowi na przyjęcie wspomnianej ugody. Kilka miesięcy później Lionel został znaleziony przez kuratorów sądowych poza domem z nożem o długości 10 cm. Jego status aresztu domowego został podniesiony do nadzoru bez tolerancji. Rok później Lionel obrabował dostawcę pizzy z bronią w ręku i ukradł 4 pizze o wartości $33.60. Policja aresztowała Lionela za posiadanie broni, a on został skazany na 30 lat więzienia za złamanie warunków nadzoru oraz 10 lat za rabunek, choć obie kary są odbywane równolegle. Na rok 2017 Lionel ma jeszcze 19 lat do odbycia w więzieniu. Andrew Golden i Mitchell Johnson 23 marca 1998 roku mieli za sobą rozmowę na temat swoich ocen z jedną z nauczycielek, Debbie Spencer, w Westside Middle School w Jonesboro, Arkansas. Mitchell grzecznie odpowiadał na każde pytanie, mówiąc: tak, proszę pani, lub nie, proszę pani. Choć jego przyjaciel Andrew wydawał się trochę zdystansowany i niezbyt przejmował się swoją oceną B-. Później Debbie powiedziała dziennikarzom, że wiedziała, iż chłopcy planują coś, ale nie miała pojęcia, co dokładnie. Następnego dnia Mitchell ukradł samochód swoich rodziców, podczas gdy Andrew włamał się do domu swoich dziadków i splądrował, odblokowany, arsenał broni. Chłopcy pojechali do szkoły i się rozdzielili. Andrew poszedł do szkoły jak zwykle, podczas gdy Mitchell udał się na pobliski plac budowy, który graniczył z krzaczastym leśnym terenem. Mitchell znalazł odpowiednie miejsce do ukrycia i przystąpił do załadowania oraz umiejscowienia broni w zasięgu ręki. W porze lunchu Andrew pociągnął za alarm przeciwpożarowy i wybiegł na zewnątrz, aby spotkać się z Mitchellem. Gdy uczniowie i nauczyciele wychodzili z wyznaczonych wyjść ewakuacyjnych, młodzi chłopcy otworzyli ogień z karabinów i pistoletów, w tym karabinu Remington 30006 oraz repliki Universal M1 Carbine. Czterech uczniów zostało zabitych, w tym Brittany Warner, Stephanie Johnson, Paige Ann Herring, Natalie Brooks oraz jedna nauczycielka, Shannon Wright, która była w ciąży. 10 innych osób zostało również poważnie rannych. Pomimo starannego planowania i brutalnej realizacji tego strzelania w szkole, obaj chłopcy zostali osądzeni jako nieletni i skazani na więzienie do ukończenia 21 roku życia, co było maksymalnym okresem przewidzianym przez prawo stanu Arkansas. Rekordy publiczne chłopców zostały zatarte, choć policja nadal ma ich odciski palców w aktach, i zostali oni uwolnieni w maju 1907 roku. Obaj próbowali zdobyć broń po zwolnieniu, używając fałszywych nazwisk, a Mitchellowi udało się zdobyć nielegalną broń. Jednakże policja aresztowała Mitchella za posiadanie narkotyków, drobne kradzieże i skonfiskowała jego broń. Kipland Philip Kinkel, 20 maja 1998 roku. Około godziny 8 rano
15-letni Kipland Philip Kinkel został właśnie zawieszony w prawach ucznia za przyjęcie skradzionej broni i przyniesienie jej do szkoły średniej Thurston w Springfield w stanie Oregon. Kipland został aresztowany i przewieziony na lokalny posterunek policji, gdzie postawiono mu dwa zarzuty posiadania broni. Rok wcześniej Kipland przeszedł epizod depresji, który bardzo zaniepokoił jego rodziców, Billa i Faith, o stan psychiczny ich syna. Zabrali Kiplanda do psychologa, doktora Jeffrey'ego Hicksa, który przepisał mu Prozac i prowadził dokumentację dotyczącą postępów leczenia Kiplanda w kolejnych miesiącach. Mimo poprawy stanu zdrowia psychicznego, Kipland wciąż miał trudności z utrzymaniem zdrowych relacji z rodzicami i przyjaciółmi w szkole. Rozwinął także rosnącą obsesję na punkcie broni palnej i materiałów wybuchowych. Kipland kupił książkę The Anarchist's Cookbook przez internet oraz kilka broni od lokalnych znajomych, z czego niektóre z nich nabył za zgodą rodziców. Jednak Bill był wściekły, gdy dowiedział się o aresztowaniu syna. Wykonał kilka telefonów do znajomych i współpracowników, mówiąc: "Nie wiem, co mam teraz zrobić". Tego samego dnia, w południe, Bill odebrał Kiplanda z posterunku policji i zawiózł go do domu. Po kłótni dotyczącej incydentu Kipland strzelił Billowi w tył głowy z karabinu Ruger kalibru 22, a następnie przeciągnął ciało do łazienki i przykrył je prześcieradłem. W ciągu następnych kilku godzin dzwoniło kilku ludzi do domu Kinkelów, szukając Billa, a Kipland kłamał na temat miejsca pobytu ojca. Kiedy wieczorem Faith wróciła z pracy, Kipland strzelił jej 6 razy w twarz i klatkę piersiową, a następnie również przykrył ciało prześcieradłem. Następnego ranka Kipland załadował do plecaka amunicję i przymocował karabin kalibru 22 do nogi, ukrywając go wraz z 2 pistoletami pod ciężkim płaszczem. Potem wsiadł do Forda Explorera należącego do jego matki i pojechał do szkoły, gdzie otworzył ogień w zatłoczonej stołówce, zabijając uczniów Michaela Nicolausona i Bena Walkera oraz raniąc 25 innych osób. 5 uczniów powaliło Kiplanda na ziemię, gdy ten przeładowywał broń i przytrzymało go do czasu przybycia policji. Tego samego dnia szeryfowie z hrabstwa Lane przeprowadzili nalot na dom Kinkelów i znaleźli 2 aktywne bomby. Jedną w pokoju Kiplanda, a drugą przymocowaną do ciała jego matki. Kipland początkowo próbował bronić się, powołując na niepoczytalność, ale ostatecznie przyznał się do długiej listy zarzutów o morderstwo kwalifikowane. Obecnie odbywa karę 111 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Armajit Saada. W maju 2007 roku mieszkańcy wioski Musari w Indiach skonfrontowali 8-letniego Armajita Saadę w sprawie zaginięcia 6-miesięcznej dziewczynki o imieniu Kushbu Devi. Lokalna społeczność wiedziała, że rodzina Saada doświadczyła osobistej tragedii, kiedy zaledwie rok wcześniej straciła swoją 8-miesięczną córkę i 6-miesięczną kuzynkę. Armajit z radością opowiadał swoją historię zatroskanej matce, swobodnie opisując, jak rozbił głowę niemowlaka cegłą. Następnie poprowadził mieszkańców wioski do płytkiego grobu, gdzie opłakująca matka wydobyła ciało Kashbu i powiadomiła policję. Gdy władze Bhagwanpur rozpoczęły śledztwo w sprawie morderstwa i przesłuchały rodziców Armajita, którzy nie udzielili wiele informacji, uznali to za sprawę rodzinną. Od tego czasu indyjskie władze były bardzo tajemnicze w sprawie szczegółów incydentu, częściowo dlatego, że indyjskie prawo nie pozwalało na aresztowanie ani skazanie Armajita za przestępstwo. Jednakże władze umieściły Armajita w detencji w domu dziecka do osiągnięcia pełnoletności. Psycholog Shamshad Hussain odkrył, że Armajit cierpi na zaburzenie zachowania, gdzie poważny chemiczny brak równowagi w jego mózgu sprawia, że zachowuje się w sadystyczny sposób. Osoby cierpiące na to zaburzenie czerpią ogromną satysfakcję z zadawania bólu innym. Armajit Saada jest najmłodszym seryjnym mordercą na świecie i zmienił swoje imię na Samarjit po uwolnieniu w 2016 roku. Według lekarzy jego zaburzenie zachowania można kontrolować za pomocą leków i rehabilitacji. Alex i Derek King. Pod koniec listopada 2001 roku 12-letni Alex King wraz ze swoim 13-letnim bratem Derekiem właśnie uciekli z rodzinnego domu w Cantonment na Florydzie.
dzielą się papierosem z marihuaną i grają w Gerwi w domu przyjaciela rodziny, 41-letniego Ricka Chavisa. Ricka Chavisa, wcześniej skazanego pedofila. Dla chłopców życie nie jest proste. Ich matka, Kelly Marino, zmagała się z nadużywaniem narkotyków, co ostatecznie doprowadziło do jej separacji z ojcem, Terrym Kingiem. Chłopcy często przenosili się do i z rodziny zastępczej. Rick niewłaściwie interesował się chłopcami i okłamywał ich ojca co do miejsca ich pobytu. Chłopcy zeznali również, że Rick powiedział im, że raz zabił człowieka i uszło mu to na sucho. Chociaż stwierdzenie to jest nieprawdziwe, zasiało w umysłach młodych chłopców myśl, że mogą wreszcie pozbyć się człowieka, którego postrzegali jako źródło swoich problemów. 26 listopada Alex i Derek King wrócili do domu swojego ojca Terry'ego, gdy ten spał. Alex podburzał starszego brata, podczas gdy Derek zatłukł Terry'ego na śmierć aluminiowym kijem baseballowym. Następnie chłopcy podpalili dom, próbując zatuszować swoją zbrodnię. To, co wydarzyło się później, pozostaje tajemnicą. W ciągu następnych kilku lat bracia King zmienili swoje zeznania i popełnili krzywoprzysięstwo w wielu procesach. W jednym przypadku Alex powiedział, że zamordowanie ich ojca było jego pomysłem. W innej Alex powiedział, że zarówno on, jak i jego brat byli zamknięci w bagażniku samochodu Ricka w czasie morderstwa. Później chłopcy stwierdzili, że sfabrykowali swoje zeznania, aby ukryć Ricka, wiedząc, że otrzymają mniejszą karę. Podczas własnego procesu Rick stwierdził, że dowiedział się o morderstwie dopiero po tym, jak chłopcy przyszli do niego i szukali schronienia. Rick doradził im, aby powiedzieli policji, że zabili ojca w samoobronie, a Alex zeznawał w obronie Ricka i przyznał się do morderstwa. Przyznał się do uprawiania seksu za obopólną zgodą ze starszym mężczyzną. Ostatecznie ława przysięgłych uznała Ricka Chavisa za niewinnego morderstwa pierwszego stopnia i podpalenia. Ale winnym współudziału w morderstwie i manipulowania dowodami. Ława przysięgłych uniewinniła również Ricka od zarzutów molestowania, ale uznała go winnym fałszywego uwięzienia nieletniego. Rick otrzymał 5-letni wyrok więzienia za rzekome uprowadzenie i 35 lat za współudział w morderstwie. Jeśli chodzi o chłopców, Alex przyznał się do uknucia spisku i otrzymał wyrok 7 lat więzienia, podczas gdy Derek przyznał się do faktycznego morderstwa i otrzymał 8 lat. Po wyjściu na wolność w 2008 i 2009 roku, obaj chłopcy złożyli przysięgę niestosowania przemocy i oświadczyli, że choć nie tęsknią za ojcem, głęboko żałują tego, co zrobili i że będą za to płacić do końca życia. John Venables i Robert Thompson. 12 lutego 1993 roku. 10-letni John Venables i Robert Thompson opuścili szkołę, by spędzić czas w centrum handlowym New Strand w pobliżu Kirkby w Anglii. Ukradli również baterię zabawkowego żołnierzyka na sprężynę, a nawet wiadro farby. John i Robert przechodzili obok sklepu TJ Hughes i próbowali namówić małe dziecko, by wyszło ze sklepu, zanim matka dziecka przyłapała ich i przepędziła chłopców. To wtedy dostrzegli dwulatka, Jamesa Bulgera, który wyszedł z drzwi rzeźni R. Timms. Matka Jamesa, Denise, była chwilowo rozproszona przez mężczyznę przy kasie, który pomylił jej zamówienie. Problem został szybko naprawiony, a Denise wyszła, by odkryć, że jej syn James zniknął. Denise zgłosiła zaginięcie na policję, która przeszukała centrum handlowe, ale nie znalazła chłopca. Dwa dni później sodomizowane i brutalnie pobite ciało Jamesa Bulgera zostało znalezione na torach kolejowych na zewnątrz Liverpoolu. Policja zauważyła 42 oddzielne obrażenia i stwierdziła, że James już nie żył, zanim pociąg przejechał po nim. Liczne skradzione przedmioty z centrum handlowego zostały znalezione na miejscu zbrodni, a przeglądając nagrania z kamer monitoringu, policja zidentyfikowała Johna i Roberta jako porywaczy. Po aresztowaniu przez policję John i Robert przyznali się do winy podczas przesłuchań. John został skazany jako współwinny, skazany na osadzenie do osiągnięcia pełnoletności i zwolniony w 1902 roku. Robert został skazany jako morderca i umieszczony w ośrodku opieki bezpiecznej Barton Moss w Manchesterze do czasu uwolnienia w 1901 roku. W 2011 roku John Venables
został ponownie aresztowany pod zarzutem pobierania i rozpowszechniania pornografii dziecięcej, ale przyznano mu wcześniejsze zwolnienie warunkowe z nową tożsamością w 1913 roku. Pomimo otrzymywania znaczącej opieki specjalistycznej, polowania na czarownice w internecie na obu chłopców są powszechne, a jeden mężczyzna, Scott Bradley, został mylnie zidentyfikowany jako Robert Thompson. Scott zmierzył się z oskarżeniami o domniemane przestępcze działanie ze strony cywilów z szerokiego zakresu roszczeń, co doprowadziło go do skrajnej depresji. Scott Bradley odebrał sobie życie, wskazując nękanie jako powód swojego samobójstwa. Rodzice Jamesa Bulgera, Denise i Ralph, również byli nękani w internecie przez anonimowych oprawców, którzy zostawiali szydercze lub groźne wiadomości na ich profilach w mediach społecznościowych. Denise powiedziała dziennikarzom, że boi się myśli, że jeden z internetowych troli może być prawdziwym zabójcą. Christian Fernandez. 14 marca 2011 roku 12-letni Christian Fernandez patrzy, jak jego matka, Biannella Susana, wychodzi z domu, by zabrać swojego starszego przyrodniego brata do szkoły. Biannella jest tylko 12 lat starsza od swojego najstarszego syna, który był owocem napaści seksualnej przez 25-letniego ojca Christiana. Christian jest teraz sam ze swoim drugim przyrodnim bratem, 2-letnim Davidem Galarragą. Praktyka, do której Biannella przyznała się później policji. Złość kipi pod lodowatym spojrzeniem Christiana, gdy patrzy, jak jego matka znika z pola widzenia. Odwraca się do Davida, który bawi się zabawkami obok starego regału. Christian kilkakrotnie uderza głową przyrodniego brata o regał, zabijając chłopca. Kiedy policja odkryła zbrodnię, Christian przyznał się w pokoju przesłuchań i powiedział, że myślał o swoim ojczymie, kiedy popełnił zbrodnię i że nie miała ona nic wspólnego z jego młodszym bratem. Niecały rok wcześniej ojczym Christiana, Luis Galarraga Bianco, zastrzelił się na oczach swoich dzieci, zanim policja zdążyła go aresztować pod zarzutem molestowania i znęcania się nad dziećmi. W tym czasie Christian został zabrany na lokalne pogotowie ratunkowe w celu leczenia masywnie spuchniętego czarnego oka, uszkodzenia siatkówki, a badanie lekarskie ujawniło długotrwałe wykorzystywanie seksualne. Kiedy sprawa trafiła do sądu, Christian był sądzony jako dorosły oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia i groziło mu dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Christian znalazł jednak sympatię u sędziego Maloriego Coopera, który wyrzucił taśmę z przesłuchania, ponieważ uznał Christiana za niezdolnego do zrozumienia swoich praw Mirandy i tego, co oznaczało przyznanie się do winy bez obecności adwokata lub osoby dorosłej. Prokuratura zaproponowała wtedy ugodę w sprawie obniżonego zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci, który Christian zaakceptował. Christian otrzymał wyrok 7 lat pozbawienia wolności dla nieletnich i został zwolniony w 2018 roku. Jordan Brown. Na początku 2009 roku 11-letni Jordan Brown mieszka z rodziną w spokojnym gospodarstwie w New Beaver w stanie Pensylwania. Jest wcześnie rano, a ojciec Jordana, Chris, przygotowuje śniadanie dla swojego syna i dwóch przyrodnich sióstr, podczas gdy Kenzie Hook, narzeczona Chrisa będąca w ciąży, śpi do późna. To zwykły, monotonny dzień w przeciętnym życiu amerykańskiej rodziny. Po śniadaniu Chris życzy swojemu synowi udanego dnia w szkole i przypomina Jordanowi, aby dokończył przenoszenie swoich rzeczy z pokoju. Oczekująca rodzina planowała przystosować stary pokój Jordana dla nowo narodzonego dziecka, a Jordan opóźniał to przez ostatnie kilka tygodni. Chris, będąc trochę spóźniony, spieszy do pracy przed przybyciem szkolnego autobusu. Niedługo później dochodzi do stłumionego strzału wewnątrz domu. Drwale na zewnątrz nie zauważają niczego niepokojącego, a gdy przybywa szkolny autobus, Jordan i jego starsza przyrodnia siostra wsiadają do autobusu. Jak codziennie. Autobus cicho odjeżdża, a około 45 minut później 4-letnia córka Kenzie, Adaline, wybiegła z domu krzycząc: "Moja mama nie żyje!" Okoliczni robotnicy biegną na pomoc i powiadamiają policję. Funkcjonariusze odkrywają ciało Kenzie Hook w jej sypialni, zabite jednym strzałem w twarz. Jej nienarodzone dziecko zmarło z powodu uduszenia. Policja odnajduje w ogrodzie przed domem pocisk, który pochodzi z młodzieżowej strzelby kaliber 20 znalezionej w pokoju Jordana. Był to prezent wielkanocny od ojca.
Policja przypuszcza, że strzał został oddany przez koc, aby stłumić dźwięk, co wyjaśnia, dlaczego świadkowie w pobliżu nie słyszeli strzału. Jordan został aresztowany niedługo potem i przebywał w areszcie dla nieletnich do zakończenia procesu. Jordan był sądzony jako nieletni i zarówno on, jak i jego ojciec Chris utrzymywali niewinność Jordana przez cały proces. Rodzina Kenzie Hoke pozostawała niezdecydowana i zachęcała prokuraturę do domagania się maksymalnej kary. Sędzia John Hodge przewodniczył sprawie i ostatecznie uznał dowody prokuratury za poszlakowe, ale przekonujące i uznał Jordana za winnego w odpowiedniku wyroku skazującego dla dzieci. W kwietniu 2012 roku Jordan otrzymał 7-letni wyrok w areszcie dla nieletnich. W ciągu następnych kilku lat Chris Brown wniósł liczne apelacje do różnych sądów, domagając się ponownego procesu na podstawie poszlakowych dowodów, jednak zostały one odrzucone. W czasie swojego osadzenia Jordan ukończył edukację średnią i z pomocą ojca zapewnił sobie skromny fundusz na studia. Jordan odbył 5 lat swojej kary i został przedwcześnie zwolniony w 2016 roku za dobre sprawowanie i oznaki rehabilitacji. Następnie zmienił nazwisko, ale nadal mieszka w tym samym hrabstwie w Pensylwanii. Rodzina Hoke powiedziała dziennikarzom, że była oburzona decyzją sądu podczas procesu oraz przy zwolnieniu Jordana i choć czują, że sprawiedliwość nie została wymierzona, postanowili odpuścić ból i próbują iść dalej.